Hej, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Command & Conquer Red Alert w edycji odświeżonej. I mamy misję 6A, most na rzece Gorący. A graliśmy... Wow! Graliśmy misję most na rzece Wiszczagaj, czyli to była jedyna misja B, która została zrobiona. Jaki fail, a nie misja A. No ale dobra. Nie ma co, w takim razie nadróbmy misję dla Sowietów 6A. Pomyliłem się i złą misję kliknąłem, jak grałem główną kampanię. You said this would not happen. No matter how many we kill, they keep coming. The United Nations begins to back their cause. Condemn them to hell, incinerate them before they grow stronger. You are failing me. The bombs are almost ready, Comrade Stalin. The final elements are being transported from Gorzów Air Base. How? By truck convoy. Here. You guard them with your life. They must get through to Gorzów. If you fail, do not return. Wow, jaki poważny start z tego, co widzę, co tu się dzieje w ogóle. Odejdź od mojej bazy, typie. Ciężarówki, dobra. Dobra, musimy w takim razie... Wow. Wycofujemy się stąd, spadamy stąd, jedziemy tu. Wow, tu jest piękny teren. Aha, oni się cofnęli. Dobra, no to co, ciężaróweczki tutaj grzecznie. Armia tutaj, kogo tu mamy? Inżynierów? Chyba tak, a tutaj mamy, podejrzewam, jakąś armię ludzi. Tutaj przejazd? O, jak super, nie ma przejazdu. Elegancko. To ustawimy ciężarówki. Drugiej czemu tu nie ma? Obydwie tu mają być. No i pozytywna rzecz jest też taka, że mamy dużo zapasów, więc pójdzie całkiem nieźle z tego, co widzę. Okay, wiemy już, jak wygląda mniej więcej mapa w tej części. Pytanie, kiedy nas zechcą zaatakować. I pytanie, czy musimy się tamtędy przebić, czy nie. Bo jeżeli nie musimy się tamtędy przebijać, tylko możemy gdzieś jakoś naokoło, to możemy to zrobić naokoło. A jeżeli musimy się tamtędy przebić, no to musimy zrobić jakąś potężniejszą armię. Okej, widzę, że tutaj mamy inżynierów. Nie pamiętam, po co nam byli ci inżynierowie. Może coś byśmy im przejęli, jakieś budynki. Dobra, na razie poodkrywajmy trochę terenu. Ja planszy nie znam. Ale wygląda nie najgorzej, sympatycznie bym nawet powiedział. Dobra, postawmy sobie w takim razie to. Postawmy koszary teraz może w pierwszej kolejności, bo nie wiadomo, czy nas zaatakują, czy nie. Znaczy, na pewno nas zaatakują, pytanie tylko kiedy. Potem postawmy sobie fabrykę. O właśnie, tego się spodziewałem. Nie wiem, czy ta artyleria tutaj do nas wyjedzie, czy nie. Możemy sobie tutaj stanąć? Myślę tak. Ta V2 powinna tam ostrzelać artylerię. Te samochody opancerzone są też całkiem silne. Aha, widzę, że już się tutaj na nas czają. Więc paru ludzi z granatami możemy wybudować. Ich możemy też wysadzić. Fabryka tu, warsztat naprawczy obok. Affirmative.
sir. Agreed. Affirmative. Of course. Affirmative. Yes, sir. At once. Yes, sir. At once. Affirmative. Agreed. Affirmative. Affirmative. Yes, sir. Oj, chyba to skopałem, nie co? Budujemy czołgi w pierwszej kolejności. Budujemy czołgi i grenadierów. Dobra, ale tutaj będziemy mogli wybudować... Dobra, jedziemy, jedziemy panowie, jedziemy. Widzę, że low power. Oj, straciłem V2, chyba za bardzo dynamicznie na nich wystartowałem, no ale cóż, budujemy dużo czołgów i próbujemy szczęścia z nimi. Zobaczymy jak wyjdzie, wybudujmy jeszcze może budę, bo widzę, że tutaj mają też trochę... Będą kombinować, wydaje mi się, że będą kombinować trochę z jakąś armią. Budujmy budę, dwa pieski. Ja wiem, ludzie z granatami też nie są najgorsi. Mają artylerię. Czekaj, szkoda czołgu. Dobra, widzę, że to kiepsko wygląda. Muszę więcej ludzi z granatami wybudować, więcej czołgów i może jeszcze jedną przywiarkę. No nie mów mi, że jeszcze mi zniszczysz czołga ciężkiego. Teraz tutaj rozwalę ich wszystkich z ludźmi z granatami, bo coś mi to zaczyna powoli irytować. Dobra, nie mamy na energii, więc musimy dobudować elektrownię. No, trochę to smutne. Owijają mnie w tej misji. To jest misja szósta. Nie ma żadnej tragedii. Oni mnie obijają dość mocno z tego co widzę. Unit prepared. Construction complete. Affirmative. Dobra, elektrownię mamy. Czołga, jeden czołg sobie odpuszczę, myślę, będziemy bardziej potrzebować, wydaje mi się, żniwiarki w pierwszej kolejności. Chociaż ja wiem, dwóch to może jest delikatna przesada, a może nie właśnie. Dwie żniwiary, więcej będzie zapasów, więc myślę, że też silosy możemy wbudować i radar w końcu. Bo radaru nie mam. Ciekawe, czy w tej misji mogę budować już tak naprawdę okręty podwodne, czy jeszcze nie. Bo w sumie jeźdź tutaj. Zastanawiam się nad tym dość intensywnie. Okej, wybudujmy ten radar. Pierwszej kolejności. Pojechałbym tutaj delikatnie pozwiedzać, ale boję się, że znowu oberwę. Zależy czym do mnie. O, czołg średni. Ło, jaka obstawa. A nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że pojechałem. No, chodźcie teraz. A ty sobie możesz jechać tutaj po to. I budujemy więcej czołgów. Nie wiem, czy to muszę z nimi w ogóle walczyć, czy wystarczy tylko jakbym, nie wiem, zaminował tu na przykład przejście, ich sprowokował i przejechał ciężarówkami, albo zajął ich na dostatecznie dużo walką po to tylko, żeby ciężarówki przejechały. No, nie wiem.
Nie wiem, możemy to stestować oczywiście. Dobra, jakby... Wow, mapa wygląda w ten sposób, czy tutaj jest jeszcze... A nie, mapa jest taka podłużna, czyli musimy się tu dostać. I tu mamy jeszcze niszczyciele, to trochę niefajnie. Ale możemy wybudować lotnisko i centrum technologiczne. Dobra, widzę, że ta misja może się nieco przeciągnąć. Ale lotnisko przyda się choćby tylko po to, żeby aktywować kartę super broni. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do większej ilości ludzi. Dobrze mówię? Tak, będziemy mieli samolot wywiadowczy i spadochroniarzy, więc to już jest coś. Jaka mogę wybudować, ale jak mnie tak średnio obchodzi. Taką armią to raczej mi dużo nie zrobią. Aczkolwiek coś tam zawsze działają. Nie wiem, zastanawiam się, 9 albo 10 czołgów może wystarczy. O, to było szybkie, szczerze powiedziawszy. To było szybkie. Jak insufficient funds, jak mamy trzy żniwiary, które śmigają na pełnych obrotach. Albo centrum technologiczne. Wow, energia nam się skończy. Ale skopałem. No dobra, trudno. Ale nie pamiętam, czy tutaj coś daje lepiej to centrum technologiczne poza... No właśnie, miotaczami płomieni, więc tutaj chyba niestety, ale nie dostaniemy nic ciekawego. Weźmy sobie tutaj myśliwski. Znaczy myśliwski. To są kryształy. Ja bym tutaj wysłał zwiad, na pewno jakiś. A po zwiadzie tam bym na pewno wysłał jedną z naszych żywiarek, na przykład tą. No, rozładowuj. Widzę, że tu mamy niszczyciela. Dobra, jedź po to od razu. Widzę, że niszczyciel się do nas dobiera na pełną skalę. Dajmy sobie tutaj... Zastanawiam, czy może jakami ich tutaj nie urządzić, w sensie, że co jakiś czas robić im naloty jakami i olać czołgi. Ale to nie w moim stylu. A, lubię atakować czołgami. No dobra, no ostatnia naprawa i myślę, że możemy jechać. Może jeszcze z jakieś dwie V2 jako wsparcie. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Okej, mamy spike lane'a. Pokaż, jak to tutaj wygląda. Aha, tutaj widzę już, że mają tego zakłócacza. Wow, jest tam mnóstwo. Muszę mieć V2, muszę mieć więcej V2. I więcej czołgów. Myślałem, że jest w miarę okej, ale widzę, że jest, tego dużo, dużo więcej, jest dużo, dużo niebezpieczniej. I przydałaby się jeszcze jakaś wieżyczka osłonna. Szkoda, że nie mamy jeszcze wieżyczek Tesli. Jakbym tam wjechał, to chyba mógłbym nie przeżyć. Unit lost. Construction complete. No, po prostu przeprowadzić ciężarówki na drugą stronę. A myślę, że możemy sobie tą misję nieco urozmaicić. I po prostu spróbować zdominować wroga. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale możemy sobie tak zrobić. Podbiegnijmy sobie żołnierza na zwiad. Okej, czyli tutaj już strzelają do niego. Gdzieś tutaj stanąć gdzieś musi. Podjedziemy sobie V2-kami tutaj, gdzie stoi pan żołnierz. Jedna niech sobie stanie tu, druga tu. A, nawet nie. Tam to za blisko, panie.
Vehicle reported. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Tu niech sobie staną. Dobra, a co mamy tutaj? Jak wygląda tutaj? Waiting order. Report affirmative. Comrade, affirmative. Podjedźmy sobie i sobie ich zniszczymy. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Very well. Building. Unit lost. Very well. Affirmative. Yes, sir. Waiting order. Acknowledged. Affirmative. Waiting order. Vehicle reporting. Yes, sir. Affirmative. Dobra, podjedźmy sobie teraz tutaj. Poszczelajmy sobie z tej perspektywy. Acknowledged. Reporting. Affirmative. Ready. Affirmative. Comrade. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Dobra, zaczyna mnie to już trochę irytować. Comrade. Yes, sir. Wchodzimy, nie ma co, wchodzimy, jakieś ciągi jeszcze tutaj będą, o, to sobie do tego sobie postrzelamy. Czołgi, jednak to czołgi, nie ma mocnych na czołgi. Dobra, artylerii trzeba się pozbyć, bo mnie irytują. Tym sobie wjedźmy tutaj na tych. Zróbmy sobie tutaj samolot szpiegowski, puślimy. Yes, sir. Yes, sir. Unit lost. Tu mamy inżynierów, ci inżynierowie może się do czegoś przydadzą. Yes, sir. A może nie? Affirmative. Waiting order. Acknowledged. Acknowledged. To sobie możemy popsuć, myślę. Więcej spadochroniarzy puścić. Yes, tego budynku bardzo nie potrzebuję. O, silosy potrzebne, budujemy więcej czołgów. Tutaj widzę kanonierki jakieś. To możemy sobie zniszczyć, tego radaru nie potrzebujemy. Dobra, tu mamy inżynierów. Niech przywalą z tego. O, ale skopałem. Znowu silosy potrzebne? Co, lotnisko wybudujemy sobie jaka? Z pipeline'a drugiego? Nie wiem, czy ten też możemy przejechać, czy nie. Waiting order. Acknowledged. Reporting once. Waiting order. Acknowledged. Acknowledged. Ciekawe, czy tą port mogę im przejąć. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Acknowledged. No to już się nie dowiem, czy mogę import przejąć. Ale to się przynajmniej dowiem, czy mogę im przejąć, bo na tym się skupię. Dobra, i idziemy, wchodzimy tutaj, wchodzimy nawet po moim inżynierowi wejdzie, spróbujmy wejść. No strzelaj, że z tej V2-ki. Yes, sir. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Unit ready. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Dobra, bazę chyba im przejęliśmy, więc jest dobrze. Dobra, co my tu wybudowaliśmy? Drugie lotnisko. Dobra, niech sobie będzie drugie lotnisko, jak? Acknowledged. Acknowledged. Okej, okay, i chyba tutaj mieliśmy się dostać właściwie, o ile to dobrze kojarzę. Acknowledged. Prepare. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Dobra, spróbujmy to zniszczyć, to się naprawia. Tutaj mamy jakąś ekipę, ona coś robi.
Wow, ile czołgów, ale fajnie. Waiting order. Affirmative. Acknowledged. Podjedźmy nimi tutaj. Affirmative. Acknowledged. Ready and waiting. Very well. Zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda sytuacja nimi. Co mogę tu budować w ogóle? A, koszarę mogę budować, ale super. A, ale super, w tak idealnym momencie, takie leczenie. Dobra, widzę, że tutaj nic z tym nie zrobię. Zaraz, czy oni tu mają jakiegoś krążownika? Nie. Widzę, że mają jakieś czołgi nieproszone. Dobra, przejdźmy sobie dalej, zobaczmy, jak wygląda tutaj sytuacja dalej. Spróbujmy sobie załatwić tego krążownika. O, strzelają, to chyba artyleria. A nie, to nie artyleria, tu krążownik. Tu jest krążownik. Musimy go ściągnąć, bo krążownik ma bardzo daleki zasięg. Będzie problem z nim, jak zawsze z krążownikami. A, zjeść z tego mostu. Dobra, straciłem niestety most. Ale to nic, bo teraz sobie możemy zrobić tak i tak. I możemy sobie obstawą pojechać naokoło. Tutaj możemy sobie puścić szpiegowską maszynę. Tutaj możemy sobie zrobić mały zrzut. A tymi możemy sobie wjechać na tych. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak tu wygląda sytuacja z tym, że nie wiem. Tutaj nic nie było takiego wartego, że tak powiem, poświęcenia. Widzę, że ten krążownik jest irytujący niestety. Tak zabezpieczyli niestety teren, że widać, że robi to różnicę. Nie, znowu silosy, buduj tych czołgów ciężkich Z-20 jeszcze. Moduj parę jaków. Spróbujemy tu podjechać i się z nim poszczelać. A oni niech się tutaj spróbują dostać. Nie dostanie się oczywiście. No nie dostanie się, szkoda, że się nie dostanie. Bunker, o, zamaskowany bunker mogę wybudować. Mogę uboty wybudować, bawić się w uboty, zacząć je budować. Ale nie widzę w tym najmniejszego sensu tak naprawdę. Trójeczka, tutaj się przedrzemy naszymi czołgami. No, musiałbym uboty wybudować, a ja nie chcę budować ubotów. No i misja wykonana, ciężarówki dotarły na drugą stronę. Trochę się bawiłem, ale było dobrze. No, 50% dowództwa, 10% skuteczności, jakieś małe zapasy złota. No ale tak jak wspominałem, trochę się pobawiłem, trochę zrobiłem tak jak trzeba, trochę ominąłem, a było nieźle. Dobra, ja myślę, że z mojej strony będę kończył na dziś. Zostanie nam jeszcze wyspa Elba,
koszty utopione i zdobyć chronosferę. No i cóż, zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!